pan gra Cezarego, gram tego książkowego? No, nie do końca tego książkowego. Wątki są zachowane z książki. Aczkolwiek, co jest bardzo istotne, ten Cezary Baryka podróżuje w czasie, można to powiedzieć. On funkcjonuje od 1914 czy 15, nie pamiętam, 14 chyba, do 2015, do współczesności. Więc to jest ta duża, spora różnica u nas. I w każdym czasie mówi w podobny sposób, jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą? A w podobny to znaczy w jaki? No, taki lekceważący, taki slangowy troszkę, młodzieżowy, z dystansem. W wielu scenach tak, aczkolwiek w ostatniej, trzeciej części na przykład, gdzie ma bardzo poważną rozmowę z Szymonem Gajowcem o współczesnej polityce, o współczesnym świecie, o systemie demokratycznym, już nie jest taki lekceważący, bardzo to na poważnie, prawda, do siebie bierze i zastanawia się, co z tym wszystkim zrobić. No i dochodzi do wniosku, że rewolucja jest konieczna. Znaczy nie ma innego, że ta rewolucja będzie po prostu, inaczej nie da się nic zmienić w dzisiejszym świecie. W 2015 roku również? Wie pani, ja zanim zacząłem robić ten spektakl, to myślałem, że żyjemy naprawdę w pięknym świecie, gdzie wszystkim dobrze się żyje. Okazuje się, że po pracy nad tym spektaklem, po wielu wywiadach, które przeczytałem, wielu publikacjach, okazuje się, że ten nasz system demokratyczny nie do końca jest dobry. I no, ta rewolucja, no to już są jakieś zalążki, bo przecież ludzie na całym świecie zaczynają wychodzić, Wall Street, prawda, chociażby Ukraina też, no wychodzą i zmieniają. To jest rewolucja, to co się na przykład na Ukrainie zdarzyło, prawda? Okej, pan tutaj nawiązał do tego, że jakby współczesne myślenie pana o tym, czy współcześnie myślenie o świecie jest zdeterminowane różnymi wydarzeniami. Proszę mi powiedzieć, jak pracowaliście nad tym spektaklem, bo w powieści Żeromskiego akcja rozgrywa się w różnych miejscach, ale rozgrywa się również na styku nowych granic, czyli tego wszystkiego, co dzisiaj również jest żywe. Jak pracowaliście nad tym spektaklem? Próbowaliście zastanowić się nad społeczeństwem, nad narodem jakimś, czy po prostu pracowaliście nad postaciami? Czy ja myślę, że każdy aktor przede wszystkim skupia się na swojej postaci, a o to, żeby te istotne sprawy, o których pani mówi, przecież przeszły, czuwała Natalia. Ja mam nadzieję, że w tym spektaklu poruszamy te sprawy. Dzieje się to chociażby przez to, że przechodzimy przez te okresy, przez wojnę bolszewicką, przez przejście 1989 rok, przejście do demokracji z komunizmu. Więc myślę, że te tematy są cały czas tutaj widoczne i poruszane. Tak uważam. A jak się czuje Cezary Baryka? Czy on szybko dojrzewa, czy on późno dojrzewa, czy tak jak w książce? Ja myślę, że jest podobnie jak w książce i to są takie trzy etapy, ja bym określił. Pierwszy etap to jest etap zafascynowania rewolucją i jednocześnie jej rozczarowania. Potem jest etap, gdzie przyjeżdża do Polski i poznaje Hipolita, jedzie z nim do Nawłoci, stara się nie myśleć o polityce, używa świata po prostu, ma romanse z kobietami. No i jest część trzecia, u nas już bardzo współczesna, osadzona w tych latach, w których teraz jesteśmy, gdzie on dojrzewa, znowu się zajmuje tymi społecznymi sprawami i po prostu dochodzi do wniosku, że właśnie tylko przez rewolucję można zmienić ten świat. Jakie jest największe rozczarowanie Cezarego Baryki? Największe rozczarowanie? To jest właśnie, widzi pani. Ja mam takie dwa rozczarowania w tym spektaklu. Pierwsze rozczarowanie to jest koniec miłości z Laurą dla mnie. A drugie rozczarowanie to moment, w którym do niego w trzeciej części tego spektaklu dochodzi, że żyjemy w państwie policyjnym. Że żyjemy w państwie, gdzie jesteśmy ograniczani i to jest taki duży dosyć monolog, w którym Cezary do tego dochodzi właśnie. Do tego, że jesteśmy ograniczani poprzez ten system po prostu.
To, co pan powiedział na początku, z tego wynikało, że praca nad rolą spowodowała u pana jakieś przemyślenia nad życiem. Spowodowała. Dojrzał pan przez tą rolę? Czy zmusił się do zajęcia? Myślę, że uświadomiłem sobie wiele spraw. Jest taki, nasza jedna ze scen, to jest wywiad z panem Królem, z człowiekiem, który uczestniczył w tworzeniu tej demokracji naszej, w której teraz żyjemy, i on w tym wywiadzie mówi, że nie zrobili wszystkiego tak, jak powinno, i jest rozczarowany. Starszy człowiek, który coś takiego mówi, to jest bardzo bolesne, i rzeczywiście ja pewne przemyślenia mam, wiele rzeczy sobie uświadomiłem. Nawet jeżeli nie czysto nad pracą, nad scenami, to gdzieś w materiałach naokoło przy pracy nad tym. Czyli jest to ważny spektakl dla pana? Tak, to jest dla mnie ważny spektakl. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.